Hej, hej, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Młynarczak, prowadzę pracownię pierniczków dekoracyjnych Słodki Dekor. Witam Was w kolejną środę na live'ie. Dzisiaj mamy fajny temat. Lukier królewski, od czego zacząć? Miesiąc marzec w założeniu moim i zarówno Waszym, bo od Was też dostałam taki odzew, jest miesiącem dla początkujących, więc spróbuję Wam przybliżyć trochę tajemnicę lukru, od czego zacząć, z czego zrobić, jak przygotować, to będzie dzisiaj. Witam Was serdecznie, widzę, że już jesteście, bardzo się cieszę. Witaj Magdalena, witaj Bogusia, Monika, Ewa, Bożenka, Basia, Ola, Jola. Ale Was już dużo. Iwonka, witajcie kochani serdecznie. Już bardzo szybko mi tutaj ucieka, więc nie zdążę wszystkich wymienić. Witam wszystkie Ewy, Beatki, Agnieszki, Sylwię, Mariole, Pannę Bezę, Magdalenę, witaj Aniu, witaj Małgosiu, Marzenko. Ale jest Was dużo, cieszę się ogromnie. Kochani, mam nadzieję, że temat lukru królewskiego zawsze jest otwarty, bo zawsze się znajdzie coś, co sprawia nam jakiś malutki problem. Niby robimy go już parę lat, tak jest ze mną na przykład. Robię go już parę lat, ale czasami potrafi mnie naprawdę zaskoczyć i to wyjątkowo zaskoczyć, bo niby robię na tych samych produktach, cały czas tak samo, według swojej receptury, no i czasami coś się przytrafi. No jest taki kapryśny. I niestety nie zawsze możemy mu zaradzić, chociaż już teraz więcej można go, jakby to powiedzieć, ugłaskać, czyli sprawić, żeby działał tak, jak my chcemy, a nie jak on. Witajcie kochani dalej, witaj Gosiu, Marta, Ania, Bernadeta, Iwonka, Agnieszka, Danusia, Gosia, ale jest Was dużo, cieszę się ogromnie. Powiedzcie, czy taki temat lukru królewskiego jest dla Was ciekawy? Widzę tutaj dużo osób, które są bardzo często ze mną, widzę też dużo osób nowych i taki miałam od Was odzew, że dużo nowych będzie początkujących i to będzie dla nich bardzo ciekawe. Witam, witam, witam serdecznie. I Marta tutaj pisze, mnie kiedyś też zaskoczył, ubił się, no oj tak, on potrafi czasami. Czyli bardzo, tak bardzo, no to super, to cieszę się tak, cieszę się, że ten temat jest dla Was również ważny. No bo tak właściwie, chociaż tak jak zaczęłam się szykować do live'a i sobie pomyślałam, lukier królewski, od czego zacząć, no to właściwie powinniśmy zacząć od ciasta piernikowego, no bo właściwie bez pierniczków czy bez ciastek bez sensu będzie przygotowywanie lukru, ale większość, praktycznie każdy coś tam gdzieś piecze, coś gdzieś ugniata i z ciastem myślę, że dajecie sobie radę. Chociaż jeżeli tak nie jest i dostanę od Was jakiś odzew, to na pewno coś na temat ciasta również przygotuję. Ale z lukrem wiem, że dużo osób ma naprawdę bardzo duże problemy. Niby to jest tylko białko i cukier, niby tylko białko i cukier, jednak potrafi te problemy stwarzać. Witam Was kochani jeszcze raz, bo widzę, że cały czas dołączają nowe osoby. Witaj Teresko. Witaj Justynko, witaj Kinga, witaj Ewa, witaj Grażynka, witaj Urszula, witaj Wioletko, witaj Moniko, witaj Anetko i już tutaj, witaj Ewa i tutaj mam już, Ania pisze, witam, słychać, widać i mam nadzieję będzie czuć piernikami. No, u mnie piernikami czuć bardzo. Zresztą wszyscy, każdy, kto do mnie wchodzi, mówi, że czuć piernikami bardzo. Ja oczywiście już przywykłam do tego zapachu. Mam nadzieję, że trochę wypchnę Wam tego zapachu, ale podejrzewam, że u was też tymi piernikami pachnie bardzo. Dobrze, kochani, będziemy zaczynać. Jeszcze tutaj Agnieszka pisze, poproszę o przepis na równe pierniczki.
Już Agnieszko, jeśli uda mi się szybko to zrobić, to już Ci wrzucam mój darmowy przepis na idealne ciasto na pierniczki. Może jeszcze będzie ktoś chciał z tego korzystać. Wrzucam link w komentarze. To jest przepis na naprawdę bardzo fajny. Zresztą jest tu dużo osób, które mają ten przepis i korzystają, więc mogą się wypowiedzieć. Jest to darmowy przepis, wystarczy tylko wejść, trzeba wpisać swój mail i pobrać na komputer bądź na telefon, pobrać plik, otworzyć. Czasami trzeba przeszukać pocztę, bo lubi on czasami trafiać do spamu albo do jakiejś innej skrzynki typu powiadomienia, newsletter. Gdzieś tam trzeba to przeszukać, ale jest naprawdę bardzo fajny. Ja korzystam z niego od paru lat, więc Agnieszko, myślę, że Ci się spodoba. Leszek pisze, ostatnio zrobiłem taki lukier bazowy, że łyżka w nim stoi, jest rewelacyjny, oczywiście z Twojego przepisu, a super, dzięki Leszku. Ja powiem Wam, że też czasami lubię swój lukier bazowy wypracowany zagęścić bardziej, zwłaszcza jak wiem, że będę dłużej na nim pracować i potrzebuję go na dłuższy czas. Oczywiście taki bazowy, gęsty lukier zachowuje swoją trwałość dużo, dużo więcej. I Ania pisze, jak powiedziała Beata Prusak, na moim pierwszym szkoleniu księciunio swoje fochy ma. O tak, tak, Beatka tak mówiła, zresztą Beatka mówi na księcia, księciuniu słodki książę i on fochasty potrafi być jak każdy książę. I Ewunia pisze, Beatko, wszystko jest ciekawe, co mówisz i jak pięknie opowiadasz o tych słodkościach, a Faustynka słucha cię jak zaczarowana i mówi, moja pani od tortów. O, dzięki Ewciu, Faustynko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I Katarzynka, hej Beatko, cześć kochani lukromaniacy, wita się z nami Katarzynka. I Jolanta pisze, moje wnuczki też mnie zawsze wąchają, bo mówią, że pachnę piernikami. Super, słuchajcie, gorzej jak zaczną do nas mówić, że pachniemy starym piernikiem, nie? Wtedy będzie gorzej, dopóki samymi piernikami to jest ok. I Paulinka pisze, również poproszę o przepis, zaczynam dopiero przygodę z pierniczkami. Paulinko, wyżej w komentarzach, tutaj jest link, wrzuciłam do pobrania, to jest darmowy przepis, można sobie pobrać i z niego korzystać. O, cześć kochana, słuchamy z Zuzią z ciekawością. Witajcie kochani, Zuzia, buziaczki od cioci. Bardzo się cieszę, że jesteście. Agnieszka, o dzięki, jak miło na Ciebie popatrzeć. Dzięki kochana, jest wzajemnością. Ja się bardzo cieszyłam, jak Cię dzisiaj zobaczyłam i usłyszałam. Od samego słuchania idzie mi w boki. O, ja Cię kręcę, to jest niedobre. Jak idzie w boki, to jest niedobre. Dobra kochani, jest nas tutaj już dużo, więc możemy zaczynać od tej rzeczy, po którą tutaj przyszliście. Oczywiście, co to lukier? Co to jest lukier? Lukier to jest mieszanka cukru i białka odpowiednio utarta, która po zastygnięciu po prostu ma bardzo twardą powierzchnię. I czasem można by powiedzieć, że ile ludzi, tyle przepisów. I tak samo jest z lukrem. Jeszcze nasze babcie jak przygotowywały lukier? No cukier, puder i woda. Cukier, puder i sok z cytryny, albo cukier gotowały do nitki na przykład, coś takiego robiły i polewały tym ciasta, nie ciasta, różne ciasteczka, makowce, serniki i co tylko się dało. No i później zaczęło się cukier i białko, ale oczywiście te proporcje muszą być odpowiednie. Pracuję już no, parę lat, parę ładnych lat z lukrem. I co zauważyłam po tych wszystkich latach? Dobrze jest, to wypraktykowałam po prostu już na sobie przez lata, dobrze jest lukier utrzeć do konsystencji bardzo gęstej, bazowej. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ta konsystencja bardzo długo zachowuje swoje odpowiednie właściwości. Taka konsystencja, którą zrobimy rzadką, taką na przykład do wylewania powierzchni bądź do małych wypukłości, ona też się nada, oczywiście, z tym, że będzie stwarzała dużo różnych problemów.
Po pierwsze, plamy, przebarwienia, przechodzenie kolorów z jednego w drugi, dłuższe wysychanie. Będzie zaciągała bardziej tłuszcz z ciasta, no bo wiadomo, w cieście tłuszcz jest, a zwłaszcza z ciasteczek kruchych czy czekoladowych, bo tamtego masła jest więcej. Więc stworzy nam troszeczkę więcej problemów. Poza tym taki lukier, jak zrobimy i przygotujemy rzadki i przygotujemy i użyjemy od razu, no to jeszcze będzie ok. Ale jeżeli chcemy go zostawić, bo przygotowaliśmy sobie większą ilość, jeżeli chcemy go zostawić, po prostu spraktykowałam to już, on później już nie będzie tym samym lukrem. Już ciężko będzie, żeby sprawiał wrażenie takiego czysto białego, żeby był taki naprawdę bieluśka jak kartka. On będzie raczej taki matowy, taki półprzezroczysty, nie będzie już takim pięknym lukrem. Jeżeli to ciastko całe będziemy zakrywać areografem bądź jakimiś wzorami, gdzie nie będzie widać tego białego lukru, to jest ok. Ale jeżeli chcemy wyeksponować tą biel, no to jednak nie bardzo ten rzadki lukier wygląda. Natomiast lukier bazowy, taki utarty, naprawdę gęsty, gdzie tak jak Leszek pisał, prawie łyżka stoi, taki lukier może stać o wiele dłużej. 2 tygodnie to jest naprawdę spokojnie, ale również i dłużej, bo też mam to spraktykowane. Z niego rozrabiamy sobie gęstości takie, jakie potrzebujemy, w zależności do czego chcemy użyć. Czy do wylewania, czy do małych wypukłości, czy do większych rzeczy, takich gęściejszych, czy do koronek, czy do pisania, czy do szablonów, to już w zależności co potrzebujecie. Ale naprawdę on ma o wiele lepsze właściwości, sprawia mniej problemów, a czasami wcale nie sprawia problemów. Zwłaszcza jak używamy go po tygodniu, po 1,5 tygodnia, no bo nie zawsze macie duże zamówienia. Osoby, które pracują na tym, no to wiadomo, ten lukier zużywają na bieżąco. Ale osoby, które robią to hobbystycznie, robią tylko dla siebie od czasu do czasu, nie zawsze zużywacie ten lukier. Więc on musi czasami postać w tej lodówce trochę. I możecie sobie nawet sprawdzić, jeżeli mi nie wierzycie, jak zrobicie sobie taki lukier bazowy gęsty i rozrobicie sobie tego lukru trochę, włożycie obok do woreczka i wsadzicie do lodówki jedną gęstość i drugą gęstość i będziecie ją trzymać tyle samo dni i po na przykład 5 dniach zrobicie jedno ciastko jednym lukrem, a drugie ciastko drugim lukrem, zobaczycie wtedy tą różnicę. Po pierwsze, że o wiele lepiej się z nim pracuje, jest zupełnie bardziej elastyczny ten, który jest gęsty i przygotujemy go na bieżąco, niż ten, który już jest rozrobiony. Po drugie, może być problem z tym, że ten rozrobiony po 5 dniach, on już nie będzie miał tej gęstości, którą miał pierwszego dnia, którą przygotowaliśmy, tylko on już będzie troszeczkę rzadszy, więc już musimy z nim popracować, musimy go zagęścić, musimy pokombinować, żeby nie stwarzał nam tych problemów. Także to też jest bardzo ważne. Poza tym taki lukier bazowy, gęsty, on jest cały czas bielutki. On się nie, jeśli przechowujemy go w lodówce, dobrze zamknięty, dobrze zafoliowany, tak żeby nam nie wysechł, on się nie rozwarstwia, on się nie separuje. Normalnie lukier, taki, który rozrobimy i położymy, nie wiem, czy będzie tutaj widać, bo trochę jestem oświetlona, ale część tu jest białego, ten lukier leżał po prostu od wczoraj i on się oddzielił. Jest część taka jakby woda, jest źle widać, bo są lampy, ale niestety jak zgaszę, to nie będzie nic widać. I on się separuje. To jest naturalne, że ten lukier się tak separuje, oddziela się jakby białko i ta część z cukrem. Ten lukier bazowy no musiałby chyba leżeć koło miesiąca, żeby tak się stało, bo po prostu on jest bardzo gęsty i nie ma tej możliwości odseparowania, więc on jest cały czas bielutki. Taki lukier, jak się odseparuje i poleży trochę, jak my go nawet odświeżymy, czyli wyrzucimy z woreczka, przemieszamy jeszcze raz, on już nie będzie tak biały, jak ten, który jest bazowy i z którego przygotujemy sobie gęstość, którą potrzebujemy. Możecie to sobie sprawdzić, oczywiście również jak nie wierzycie. Ja sprawdziłam to wielokrotnie, bo też nie zawsze jednego dnia robię wszystkie pierniki, tylko każdego dnia coś tam innego robię i naprawdę on zmienia swój kolor. Ale przejdźmy do rzeczy, z czego możemy zrobić lukier. Jeszcze tylko zerknę w komentarze, bo widzę, że trochę tutaj się ich
uzbierało, a potem ciężko będzie mi do nich wrócić. I już na Joli skończyłam. Ewcia pisze tutaj do nas tak, Beatko, ty z live'a na live, sorry, młodzieżny komentarz. O matko, to przepraszam, dziękuję, dziękuję Ewuniu bardzo serdecznie, ale ja myślę, że to też działanie tych lamp, że mnie tak oświecają i nie wszystko dobrze widać. Cudownie uskrzydla cię chyba to, co robisz. Tak, to jest prawda, kocham to, a że wcześniej miałam trochę taki gorszy okres, a teraz już jest wszystko super, więc energia wróciła, wiosna się zrobiła, kolory wróciły wiosenne i na piernikach i wszędzie wokół, więc to chyba robi swoje, więc chyba wszyscy odzyskujemy pomału tą energię po zimie. Także dziękuję ci bardzo, Ewuniu. Agatka pisze, Beatko, twoje pierniki są pyszne i nie można się powstrzymać, żeby nie podjeść, a z lukrem to już poezja. Po kilku miesiącach przymusowa dieta bynajmniej u mnie. O matko, powiem tak, ja też kocham, strasznie kocham w ogóle wszystko, co słodkie i pierniki z lukrem uwielbiam, zwłaszcza takim jeszcze niewyschniętym, ale teraz też właśnie muszę ze względów zdrowotnych trzymać dietę i bez cukru, bez glutenu, słuchajcie, bez nabiału, to jest, wiecie co, jak ja tu siedzę, jak ja tu wącham, jak ja tu nasiedzę się naprawdę parę godzin i po prostu wsiąknę tym zapachem, no to wyobraźcie sobie, co się ze mną dzieje, po prostu bym jadła wszystko tutaj po kolei, co koło mnie leży, no ale niestety muszę się powstrzymać, także cieszę się bardzo, że smakują Wam te pierniki. I tu mamy kolejne pytanie, czy takim lukrem możemy użyć do szablonów na torcie? Oczywiście, lukier królewski również można używać na torty, ja często też zdobiłam torty lukrem królewskim, możecie sobie go podbarwić na jakiś kolor, i bardzo fajnie można go używać. Zamiast kremu może to być lukier królewski. Z tym, że ten lukier królewski używamy na masę cukrową. Nie wiem, jakby się zachował na kremie. Podejrzewam, że w cieple, jakby ten tort postał w cieple trochę, to z kremu mógłby szybciej spłynąć. Na masie cukrowej będzie się świetnie trzymał. Nawet jak stoi na sali weselnej dłuższy czas, to spokojnie on zastyga i nic się z nim nie dzieje. Ale nie wiem, jak na kremie by się trzymał. Jednak na kremowy tort dałabym krem do szablonu, nie kombinowałabym z lukrem, ale jeśli to jest masa cukrowa, to na masę cukrową 100% można dać. Dobrze, i tutaj. Na kolorowym często tak mam. Aha, czyli że coś się dzieje, są jakieś problemy z kolorowym. Batko mój leżał od Bożego Narodzenia i nie rozwarstwił się. Zostawiłam trochę, żeby zobaczyć, co się z nim będzie działo. Tak, dokładnie. Lukier bazowy się nie rozwarstwia. Dlatego ja tak ciągle powtarzam i na szkoleniach, i na live'ach, i gdzie tylko, jeśli są sesje pytań, że lukier bazowy to jest podstawa. Ja też na początku, jak zaczęłam swoją drogę, no to oczywiście pierwszą styczność, jaką miałam, to miałam styczność z lukrem bazowym. Byłam u Justyny Majewskiej na szkoleniu, to było szkolenie odnośnie tortów zdobionych lukrem. Byłam żółtodziobem zupełnym, jeśli chodzi o lukier wtedy. Porwałam się z motyką na słońce. Jak pojechałam na to szkolenie, to po prostu oczy mi się otworzyły szeroko i mówię sobie, Boże, gdzie ja jestem, co ja tu robię? I w ogóle, poza tym pojechałam na zdobienia, które się robi precyzyjnie, bez okularów, to wyobraźcie sobie, to był luty, szybko ciemno i naprawdę wystraszyłam się wtedy jak diabli. Jednak Justyna to jest mistrzyni szkolnictwa, to było, nie powiem już teraz, czy 5 lat temu, ale tak około 5 lat temu, i potrafi z każdego laika zrobić dobrego ucznia. Bardzo ubolewam nad tym, że Justynki nie ma ostatnio, zresztą no sami widzicie, no mało co się teraz pojawia szkoleń po prostu przez te wszystkie restrykcje, bo Justyna jest mistrzynią, jeśli chodzi o lukier i pierwszy raz z lukrem bazowym, gęstym miałam styczność właśnie u Justyny. Myśmy wtedy robili typowo tort, zdobiliśmy go tylkami w różne kształty, także taka naprawdę precyzyjna robota.
I później byłam na innym szkoleniu, gdzie miałam w ogóle zupełnie styczność, zupełnie z innym lukrem, zupełnie z inną gęstością. I no nie zadziałało mi tamto. Długo próbowałam, kombinowałam, rozrabiałam sobie i tak, i tak, i tak, zostawiałam no, metodą prób i błędów. Dużo materiału poszło do kosza, no bo bez próbowania, bez kombinowania się nie da, żeby nic nie zniszczyć. Tak samo było i z ciastem. I naprawdę po długich próbach wróciłam do tego gęstego lukru. To oczywiście robię zupełnie inny lukier niż myśmy wtedy przygotowywali. Tamten był taki bardziej sztywny, no on musiał wytrzymać na torcie, gdzie miał wilgoć, gdzie był w lodówce i w ogóle inaczej się troszeczkę zachowuje niż na naszych ciastkach, bo u nas się dzieje praktycznie wszystko na powietrzu, na suchym powietrzu z reguły, bo więcej suchego powietrza mamy w pomieszczeniu niż w lodówce, lodówka to jest sama wilgoć. I naprawdę od tamtej pory przetestowałam mnóstwo różnych, różnistych, a że lubię kombinować, lubię testować, to po prostu próbowałam i to, co teraz wszystko Wam przekazuję, to jest efekt tych kilku lat. Takich, których tak, żebyście nie musieli wyrzucać, bo zrobić, wiecie, ktoś jak jest uparty, to mimo, że mu 10 razy nie wyjdzie, to będzie robił 11, 12 i tak dalej. Ale nie każdy tak ma. Czasami ktoś zrobi raz, nie wyjdzie i przez rok do tego nie wraca. Po roku w końcu do tego dojrzeje i dobra, spróbuje. Znowu nie wyjdzie, znowu do tego nie wraca. Więc tracimy mnóstwo czasu, bo przez ten długi czas, gdzie boimy się spróbować, no to tracimy ten czas, bo moglibyśmy ćwiczyć, moglibyśmy się czegoś nowego nauczyć, moglibyśmy sami coś spróbować, a my po prostu się obrażamy na to i nie robimy. Wiem, bo kiedyś też, jeszcze dawno, dawno, dawno temu też tak miałam, ale że moja upartość nie pozwoliła mi na to, więc dalej to nie, jeszcze raz, czasami nikt nie wiedział, ile wyrzuciłam, ile się zmarnowało i sama próbowałam przymknąć oko na to, no ale bez tego się nie da. Dlatego teraz mam nadzieję, że uda mi się Was ustrzec i pozbawić tego kłopotu, po co wyrzucać, po co marnować, po co się męczyć. Najgorzej jeszcze, wiecie, jak sam lukier wyrzucicie, no to jeszcze pół biedy, ale jak wylukrujecie ciastko, które ma 5 kolorów różnych i nagle się okaże, że po wyschnięciu ten piernik jest cały do wyrzucenia, no to wtedy dopiero szkoda, bo szkoda i pracy, i tego czasu, no i waszych nerwów i w ogóle, bo byście się starali, a najgorzej jeszcze jak zamówienie jest na drugi dzień już do oddania, bo często się tak zdarza, wiem sama po sobie, że wykańczamy zamówienia na ostatnią chwilę, więc wtedy już jest w ogóle wszystko do wyrzucenia. Więc naprawdę lukier bazowy, tak jak pisze Ewa, od Bożego Narodzenia miała i on się nie rozwarstwił, bo on się nie rozwarstwia, dlatego że jest gęsty, jest bardzo dobrze utarty i jest gęsty, nie ma możliwości się rozwarstwić. Stosunek wody, płynu, białka do cukru jest tak zachowany, żeby się nic z tym lukrem nie działo. Także cieszę się, Ewciu, że też przetestowałaś to. Bardzo Ci dziękuję. Witaj, Reniu. Witaj, skrapkowy kącik. Witaj, Michasiu. O, i pani Beza pisze nam, że nie trzyma się kremu ani tynku, czyli tynku pewnie jakiegoś na bazie masła. Tak, masa cukrowa, właśnie ja nie próbowałam na tym, robiłam jedynie na masach cukrowych. Super, dzięki serdeczne. Agnieszka pisze, no właśnie dzisiaj skończyłam piec pierniczki, bo w sobotę mam w Nusie Paulinkę i będziemy dekorować. Oczywiście nie wszystkie trafiły do pudełka. O, super. Dobra, lecimy dalej. Katarzynka, rewelacyjny jest Twój lukier. Kochani, polecam kurs Beatki Jelukszy Królewskim. Dzięki, Katarzynka, dziękuję bardzo serdecznie. Tak, Katarzynka jest jedną z pierwszych moich online-owych kursantek. Właśnie Opanuj Lukier Królewski to był pierwszym moim kursem. I cieszę się bardzo, że Wam pasuje. Magdalena, potwierdzam, polecam kurs o lukrze. Dzięki serdeczne. Cześć, Małgosiu, witam Cię, kochana. Myślę, że ja bym wymiękła, gdyby nie szkolenie Beaty. Ojejku, dziękuję serdecznie, no to super. To cieszę się, że ten lukier pomógł. Tak, jeszcze spróbuję na ganasz. Aha, pani Beza pisze, jeszcze spróbuję na ganasz. Ganasz, myślę, że ganasz jest takim twardszym tynkiem. Być może by się na ganaszu trzymało.
On tak szybko się nie ociepla jak kremy, nie? Na typowo maślane, więc na ganaszu mógłby się trzymać, tak myślę. Kochani, a propos kursów, to mam jeszcze dla Was taką wiadomość, szybko tutaj wcisnę i lecimy dalej z lukrem, że dzisiaj do północy jeszcze jest cena przedsprzedażowa tych moich dwóch kursów, które ostatnio robiłam, czyli jak przygotować tulipany 3D, te tulipanki, jak przygotować tulipany 3D i efekt szkła na pierniku i jeszcze szkolenie clear brushowe, nie mam tutaj pod ręką, ale to jest również clear brush, czyli jak malować metodą czystego pędzla. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać jeszcze w niskiej cenie, naprawdę, bo chyba jeśli chodzi o kurs jak przygotować tulipany 3D, to bodajże obniżka jest albo 120, coś tak około 120 zł. Ja Wam wrzucę już link w komentarz, jeżeli byście chcieli, bo już na pewno ta cena na pewno się nigdy nie pojawi, taka niska. I od razu wrzucę Wam ten drugi kurs. Malowanie za pomocą czystego pędzla, bo później pewnie zapomnę, jak się z Wami rozgadam. I już jeszcze wrzucę tylko, bo to coś mi wyskoczyło nie tak. Kochani, jeśli chodzi o tą metodę tulipanów 3D, kochani, za pomocą tej metody możecie naprawdę później stworzyć bardzo, bardzo różne dekoracje. Na pewno wszelkie kwiaty, jakie tylko chcecie, postaci, jeśli chodzi o gęstość lukru, która tam jest i o zasady, których się trzeba trzymać. Tutaj mam, zobaczcie, naprawdę bardzo szybkie maki, to jest chwila, moment, po tym kursie spokojnie będziecie mogli takie coś przygotowywać. Tu jeszcze niewykończone, dopiero przygotowane do malowania, więc zbliżające się jajo. Spokojnie możecie to robić, także jeżeli by ktoś chciał i słuchajcie, takie postacie również. Ta gęstość, która tam jest, te zasady, które tam przekazuje, to wszystko możecie później robić. Poza tym jest w tym kursie czarny lukier. Wiem, że dużo osób ma problemy z czarnym lukrem. Naprawdę bardzo szeroko zrobiłam lekcję o czarnym lukrze, pokazałam, jak go przygotować, jaką gęstość zrobić, czego się trzymać, jakie zasady stosować, żeby ten lukier był naprawdę fajny, idealny. Czy ja mam tu gdzieś ciasteczka z tym lukrem? To nie są te. Tutaj mam, ale już mam zrobione dekoracje. Zobaczcie, naprawdę fajne, błyszczący. Bez żadnych pęcherzyków, bez żadnych przebarwień. W ogóle, jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić takie ciasteczka wielkanocne, nietypowe, na czarnym tle, to zapraszam Was na mojego bloga. Jest tam film, jak to sobie przygotować za pomocą szablonów bardzo szybko, bo film chyba ma parę minut. Jak dobrze pamiętam, film chyba ma parę minut. Kochani, jak mi się uda, to Wam wrzucę tutaj linka również. Teraz akurat na czasie do przygotowania szablony. Szablony są od Kokino. Można zamówić, u nich jest naprawdę szybka realizacja i fajne dekoracje można sobie stworzyć. Do tego jeszcze, zobaczcie, fajny bukiet baziek. Także zapraszam Was na bloga, możecie sobie film obejrzeć. Dobra, kochani, zaczynamy. Z czego przygotować lukier? Oczywiście białko, jaja.
Możemy go zrobić z białka świeżego. Przede wszystkim jajko musimy sparzyć, żeby się pozbyć salmonelli. Wrzucamy jajko na siteczko, przelewamy wrzątkiem i możemy z tego białka korzystać. Ja nie korzystam z takiego białka, ponieważ no, robię na większą skalę. Nie chcę się obawiać, że kogoś zatruję. Inaczej to jest, jakbym to robiła w domu tylko dla siebie. To jest zupełnie inna opcja. I zastępstwem takiego jaja świeżego swojego jest białko pasteryzowane. Można je kupić naprawdę no, w różnych sklepach, w dużych marketach, ale teraz przez internet wiecie, wszystko można kupić, nie? I możemy to przygotować z tego białka właśnie pasteryzowanego. Z tym, że to białko pasteryzowane, tak samo jak świeże białko, ma krótki termin ważności. Na kartonie zamkniętym z reguły jest około miesiąca, ale jak otworzymy karton, to ten karton ma 48 godzin, jak dobrze pamiętam, od otwarcia do wykorzystania. No z reguły są to pojemności litrowe albo półlitrowe, więc dosyć duże. I słuchajcie, spokojnie to białko możecie sobie poporcjować do woreczków i spokojnie możecie je mrozić. Wyciągacie do lodówki, w lodówce Wam się rozmraża i normalnie działacie z tym białkiem, tak jakbyście mieli świeże białko. Kolejnym białkiem, z jakiego możemy zrobić lukier, to jest białko suche, czyli albumina. Ja mam tutaj albuminę z firmy Bake Plus. Ja mam jeszcze wcześniejsze opakowanie, teraz jest takie opakowanie z różowym kolorem i nawet pisze albumina do wypieków, czy albumina do lukru. Albumina do lukru. Więc z tego białka możemy również przygotować. Do tego białka używamy wody, bo to jest białko suche, więc żeby je rozrobić, musimy użyć wody. Proporcje są różne, z reguły na opakowaniu są rozpisane, ale jeżeli by ktoś chciał korzystać z moich przepisów na lukier, to również w moim sklepie znajdziecie kurs, taki mini kurs o tym, jak przygotować lukier królewski. Ten mini kurs kosztuje bodajże 49 zł, jak dobrze pamiętam. Jest tam przepis i jest tam film, w którym pokazuję po kolei wszystko. Jak robię, co dodaję, poza tym najpierw pokazuję, co musisz mieć, żeby przygotować taki lukier królewski, jakie produkty, jakie narzędzia i później w filmie po kolei pokazuję, jak robię, kiedy, w jakiej kolejności, co dodaję, co trzeba zastosować, ile dać wody, ile dać cukru, ile dać białka i ile dać ulepszaczy. Bo poza tym, że jest lukier, są też różne ulepszacze, które możemy do tego lukru dać, żeby po prostu wycisnąć z tego lukru, co się da. Ale dalej jeszcze, z czego możemy przygotować lukier? Są oczywiście gotowe mieszanki już lukru. Można kupić różne. Jeżeli ktoś nie ma czasu, nie lubi się bawić w odmierzanie, w kombinowanie albo w to, żeby mieć dużo różnych produktów i potem z jednego z tych wszystkich robić jedną rzecz, to może oczywiście zakupić sobie gotową mieszankę do lukru. Są one, ten lukier jest biały, ale są też różne kolory. Na pewno jest czarny, na pewno jest czerwony. Nie wiem jak z innymi kolorami, bo po prostu nigdy nie korzystałam z różnych innych kolorów. Na początku swojej drogi przez długi czas korzystałam z czarnego lukru gotowego i czasami jak potrzebowałam, to korzystałam z czerwonego. W tej chwili przygotowuję to sama, bo czasami potrzeba mi tylko troszkę, więc nie kupuję i nie wiem jak jest z innymi kolorami, ale biały lukier jak będzie, to możecie sobie spokojnie zabarwić. Na rynku jest również lukier już gotowy, w wiadereczkach, w pudełkach, przygotowana gęstość bazowa. Taki gęsty naprawdę lukier gotowy, który możecie używać. Można go używać od razu do zdobień, do szablonów właśnie, on już jest gotowy taki do szablonów i można go rozrabiać sobie do gęstości, jakie potrzebujecie. To też taki szybcioch czasami, jak nie mamy czasu przygotować, a mamy naprawdę jedno ciastko do wykonania, więc czasem może i dobrze mieć pod ręką. Ja właśnie kiedyś na początku jeszcze, zanim weszłam w lukrowanie, to kupowałam sobie, miałam w zapasie, przepraszam, miałam w zapasie właśnie jak potrzebowałam użyć, zrobić jakiś szablon szybko na tort.
Wtedy jeszcze bardzo w modzie były torty w masie cukrowej, więc on też czasami mi się właśnie do tego przydawał. Był już bardzo gęsty, więc nie musiałam się bawić w rozrabianie, tylko go wymieszałam i nakładałam na tort. Kolejną rzeczą, z której możemy zrobić lukier, to jest proszek bezowy. Tutaj ja mam akurat proszek bezowy Wiltona. Jeszcze nie użyłam. Kiedyś użyłam raz i wykorzystałam już, oczywiście przeterminowało się to, to wyrzuciłam. A tutaj mam nowy, mam nadzieję, że go niebawem wykorzystam. O, pokażę Wam tu z przodu, żeby mi się znowu nie przeterminował. Meringue powder Wilton. W sklepach cukierniczych myślę, że spokojnie dostaniecie. Ja nie pamiętam, czy kupowałam w Kocham Lukier, czy w Puder Cukier, ale też spokojnie możecie z niego przygotować lukier. No i jeszcze lukier możemy przygotować z aquafaby. Co to takiego? Jest to woda po ciecierzycy. O, to jest lukier, który jest najczęściej stosowany dla wegan, bo woda po ciecierzycy zastępuje nam białko i z tego również możemy przygotować. I ten lukier jest naprawdę bardzo fajny. Może ma trochę zapach, nie za bardzo na początku, ale później po wyschnięciu jest super idealnie, więc też z tego można skorzystać. Dobrze, kochani, czy a propos produktów, macie jakieś pytanie a propos produktów, które używamy do tego, żeby zrobić lukier? Ja już tutaj zerkam Wasze komentarze. Aha, tu na tym skończyłam, dobra. I Ewelinka pyta, a gdzie można kupić takie duże, proste blachy, bo te z piekarnika są z takimi wybrzuszeniami, chociaż posiadam maty. Tak, te z piekarnika właśnie, te z tym nierównym dnem, jednak wyciągają i od spodu widać te różności. Ja kupowałam takie proste blachy aluminiowe w gospodarczych sklepach. Po prostu gdziekolwiek byłam, to kupowałam. Takie proste, które miały trzy brzegi, a czwarty wolny. Ale swojego czasu też zamówiłam sobie u Dorosiowych Rantów. Oni mają bardzo dobrą blachę. I zamówiłam sobie u nich. Tylko z jednym tym. Ja piekę torty, więc potrzebowałam, mam fajną bazę pod biszkopty i właśnie fajną bazę pod ciastka, bo jest naprawdę, blacha jest równiutka, jest ciężka, fajnie się na niej trzyma mata, przylega do niej idealnie i kupiłam sobie u nich. Mam chyba jedną dużą i trzymam takie mniejsze, także też polecam, bo jakościowo jest naprawdę super. Ale te aluminiowe, proste blachy również bardzo dobrze się sprawdzają. Najważniejsze, żeby ta blacha była prosta. I dobry jest też malutki rant, albo jakby nie było, bez rantu, bo do ciastek nam niepotrzebne są ranty dookoła. Tylko nie wiem, czy się kupi gdzieś w ogóle bez rantów. O, i tutaj Ania odpowiada, poszukaj na Allegro, ja kupowałam jakiś czas temu. No, słuchaj, na pewno jak wpiszesz w Google blachy do ciastek, wyskoczy Ci na pewno mnóstwo. A Ewunia pisze, zamówiłam blachy na pogięci, bo też mam takie wybrzuszenie. O, właśnie, pogięci też mają blachę mocną, super, więc też spokojnie można u nich zamówić. Witaj, Małgosiu. I tu już, kochani, tylko łyknę. Monika pyta, pani Beatko, jaka cena kursu Lukier Królewski? Aż wejdę dla sprawdzenia i wrzucę Wam od razu link. Wydaje mi się, że 49 zł, ale nie chcę Was okłamać. Wrzucę link i będzie można sobie zerknąć. Ja zaraz zerknę, już Wam powiem. Tak, 49 zł i już Wam wrzucę link. I tak jak mówiłam, jest tam przepis, jest tam pokazany cały film, jak przygotować, jak zrobić. Poza tym w kursie Opanuj Lukier Królewski tam jest 5 modułów, każdy moduł jest o innej gęstości i w każdym tym module jest przepis na lukier z białka pasteryzowanego, czyli lub świeżego, bo to jest to samo,
i jest przepis na lukier z albuminy i również filmy są do tego pokazane. W każdym z tych kursów to jest. Jeżeli by ktoś chciał coś więcej niż tylko przepis, więc polecam. Każdy moduł kosztuje 150 zł. Jola pisze, już mam, oglądam go jak dobry serial. O, super Jola, dzięki serdeczne. Agnieszka pisze, ja kładę matę na kratkę i dobrze się piecze i równo. O proszę, nie próbowałam, wydawałoby mi się, że na kratce jednak troszeczkę się powyginają, ale jeżeli masz sprawdzone, no to świetnie. Renia pisze, w Sweet Decor kupowałam dorosiowe blachy, są ok. O proszę, ja też chyba kupowałam właśnie w Sweet Decorze, mi się wydaje. Raz zamówiłam chyba bezpośrednio od Marcina, a raz kupowałam przy okazji albo w Sweet Decorze, albo w Ale Dobre, bo Ale Dobre też ma produkty dorosiowych rantów. Ewa pisze, ja bym Cię jeszcze bardzo poprosiła, wrzuć proszę link chyba z lipca lub czerwca, jak robisz, wycinasz dekoracje z opłatka. Zaczęłam oglądać i gdzieś mi to uciekło. Dobrze, Wuniu, później jak już skończę, to po prostu poszperam i wrzucę, bo teraz tutaj nie odnajdę, po prostu szkoda mi czasu na szukanie. Także nie ma sprawy, wrzucę. Dobrze, i Jola pisze, jestem w trakcie kursu tulipany w szkle i mogę polecić. Wszystko jest świetnie opisane, jak wszystkie kursy Beatki. Dzięki Ci, Jolu, bardzo serdecznie. Powiem Wam, że no trochę sami widzieliście, ile czasu zajęło, odkąd się zaczęła przedsprzedaż, do momentu, kiedy te kursy pojawiły się na platformie, więc to chyba były 2 tygodnie. Poza tym wcześniej było 2 tygodnie opracowywania tego wszystkiego, co tam będzie, jak będzie i w ogóle. Więc no wiedzy jest tam naprawdę dosyć dużo. Jeżeli dobrze się przyłożycie, przerobicie ten kurs kilka razy, wrócicie do niego, to naprawdę możecie wyciągnąć wielki, wielki potencjał i możecie stworzyć naprawdę bardzo dużo rzeczy przy pomocy właśnie tego. Są tam wszelkie podstawy do tego, żeby zacząć i działać już prężnie. Dziękuję Ci, Jolu, bardzo, bardzo serdecznie. Natalia pyta, czy moduł dotyczący lukru do małych wypukłości powiela się w kursie lukrowane tulipany, czy tulipany to zupełnie inna technika? Nie powiela się, dlatego że jest zupełnie inna gęstość. Inna gęstość jest w małych wypukłościach, a inna gęstość jest w tulipanach. To już jest troszkę większa wypukłość i troszeczkę inaczej się to zachowuje. W tulipanach pracujemy 2 gęstościami, naprawdę jedną bardzo gęstą, drugą troszeczkę mniej, ale to jest zupełnie co innego niż małe wypukłości, nie? No i materiał też jest rozbudowany bardziej. Poza tym macie tam lekcję o tym, jak przygotować sobie projekt swojego piernika w Canwie, pokazuje. Jest to darmowe narzędzie, z którego możecie korzystać i możecie różne rzeczy stworzyć. Uwierzcie mi, że jak pierwszy raz kiedyś skorzystałam, bo to chyba gdzieś było rok albo półtora roku temu, jak pierwszy raz zajrzałam do Canwy, to przepadłam, bo tam naprawdę można stworzyć ciekawe rzeczy. Więc jest tam lekcja o tym, jak sobie przygotować własny projekt, nie korzystać z czyichś, tylko po prostu przygotować sobie własny. Jest szeroki moduł, szeroka lekcja o właśnie czarnym lukrze. No oczywiście dodatkowo jest ten efekt szkła, który możemy uzyskać na pierniku. Malowanie różnymi barwnikami naraz, nie jednym rodzajem, tylko różnymi, no bo wiele z Was ma trochę takich barwników, trochę takich, trochę takich. I tam opowiadam o tych barwnikach, jak nimi malować, co można z nimi zrobić. Więc też dużo zupełnie innej wiedzy niż jest w małych wypukłościach. Aha, Pani Beza odpowiada do Agnieszki, mikserem końcówka K do ucierania. Tak, zaraz, zaraz do tego dojdę, tylko chcę wyjść z komentarzy. U Pogiętych można zamówić blachy na wymiar piekarnika, mam, są super. Tak, tak, dosłownie. I u Pogiętych, i u dorosłych chyba mi się wydaje, że tak samo. Dobrze, super, dziękuję Ewcia, super. I Jola pisze, też mam tulipanki, rewelacja, super, dzięki kochani, cieszę się w ogóle, że korzystacie i że używacie. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz chciałabym Wam powiedzieć o dodatkach do lukru, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Chociaż jeszcze zanim,
to musicie pamiętać bardzo ważną rzecz. Jeżeli przygotowujemy lukier z białka świeżego lub z białka pasteryzowanego, to rozrzedzamy ten lukier również białkiem. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie wodą, nie sokiem z cytryny, tylko rozrzedzamy go białkiem. A jeżeli przygotowujemy lukier na albuminie, to do albuminy musimy dać wodę, żeby z proszku i wody powstało białko. Więc rozrzedzamy ten lukier wodą. Też nie sokiem z cytryny, wtedy już nie białkiem, bo my to białko mamy w tej albuminie. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, bo dużo problemów wynika później z tego, że zrobiony lukier jest na białku, a wy go rozrzedzacie wodą. Więc co robicie? Rozrzedzacie białko, zmniejszacie ilość tego białka w lukrze. Ten lukier potem nie wysycha, jest porowaty, wciąga bardzo szybko tłuszcz, przeciąga, nabiera kolorów jeden od drugiego, bo on nie ma zachowanej struktury. Po prostu rozrzedzając wodą lukier z białka, burzymy całą strukturę tego lukru. I on nie ma racji bytu. To jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli przygotujecie z albuminy, rozrzedzamy wodą, bo do albuminy dajemy wodę, a jak przygotujecie z białka, czy pasteryzowanego, czy świeżego, to dodajecie białko. A jak zrobicie na akwafabie, no to oczywiście na tej wodzie z ciecierzycy, to do rozrzedzania stosujemy wodę z ciecierzycy. Chociaż można tutaj też użyć soku z cytryny. Akurat tutaj on się sprawdzi. Ale jeśli chodzi o białko i o wodę, tym czym robimy, tym rozrzedzamy. Naprawdę pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Unikniecie wielu, naprawdę wielu problemów. I teraz kochani, co dajemy do lukru? Ja wiem, że wiele z Was daje sok z cytryny. Ja nie polecam dawania soku z cytryny, chyba że te ciastka będą zjedzone zaraz. Bo co nam może zrobić sok z cytryny? Te ciastka nam zżółkną, lukier nam zżółknie, zrobią się plamy. Wystarczy, że one tylko trochę poleżą i zobaczycie, że tak się zrobi. Może nie za pierwszym razem, nie za drugim, nie za dziesiątym, ale się zrobi. Dlatego nie polecam. Jeżeli już chcecie tą kwaskowość uzyskać, zmielcie kwasek cytrynowy, bardzo dobrze zmielcie w młynku i dajcie sobie odrobinę kwasku cytrynowego. On Wam wtedy da kwasowość, ale nie zmieni tej struktury tego lukru. Co ja polecam dodawać do lukru? Cream of tartar. Jest to kwaśny winian potasu. Co on nam daje? On nam stabilizuje białko. Stabilizuje nam ten lukier. Powoduje lepsze wysychanie i też pozbawia nas wielu, wielu problemów z tym związanych. Poza tym kolejną rzeczą, którą ja stosuję do swojego lukru, jest syrop glukozowy. Tu mam akurat syrop glukozowy firmy Food Colors. Również w sklepach, o teraz dobrze widać, syrop glukozowy. I nie mylcie go, kochani, z glukozą. Glukoza w proszku, a syrop glukozowy to są dwa różne produkty. To nie jest to samo. Więc tu musicie uważać. Co nam daje syrop glukozowy? Przede wszystkim wydłuża nam termin, stabilizuje nam. Uelastycznia, jest o wiele lepsza praca z lukrem. Osoby, które były u mnie na indywidualnych szkoleniach u mnie w pracowni, dopóki nie przyjechały na szkolenie, nie miały do czynienia z lukrem, w którym jest syrop glukozowy. Jak zaczęły u mnie pracować, to były w szoku, po prostu były bardzo zdziwione, że praca z tym lukrem jest zupełnie inna, po prostu my mamy władzę nad tym lukrem, możemy z nim zrobić, co chcemy. Jakby Wam to wytłumaczyć, to tak jakbyśmy go prowadziły za rękę, nie że ciśniemy worek i on sobie leci, tylko my możemy nim lekko manewrować, on jest tak jakby bardziej gęstszy, bardziej spójny, bardziej elastyczny, więcej rzeczy z nim można zrobić, dlatego polecam dawać go do lukru, bo naprawdę robi bardzo fajną robotę. Ja czasami również do lukru używam gliceryny. Czasami jak potrzebuję mieć taką... Wiem, że piernik będzie przygotowany typowo jako dekoracja i będzie służył jako dekoracja, że nikt go nie zje i w ogóle to z reguły są już pierniki takie, wiecie, no
Różne, różniste formy tam się na nich znajdują. Czasami dodaję sobie troszkę mąki ziemniaczanej, żeby wzmocnić ten lukier i żeby zrobić śliskość zupełną na tym pierniku. Tej mąki jest naprawdę odrobinę, ale wiecie, to się robi to na zasadzie krochmalu, coś takiego, jak on się utrze. I też daje mi taki właśnie taką fajną, gładką powierzchnię, taką poślizgową, porcelanową. Też czasami dodaję, ale to tylko do pierników, gdzie wiem, że nie będą miedzone, no bo to mąka ziemniaczana, nie wiem, jak to będzie smakowało w rzeczywistości. Tu chodzi mi już typowo o takie walory wyglądowe, żeby to wyglądało rewelacyjnie. Dobrze, zerknę na Wasze komentarze. Bo coś tu się mi pojawiło. I tu widzę, Marta pyta, na trochę musiałam Was opuścić, więc nie wiem, czy była mowa na ten temat. Pierwszy raz robiłam lukier z kamieniem winnym. Przesiałam go razem z albuminą. Podczas lukrowania zauważyłam malutkie grudki, które zatykały dziurkę. Skąd te grudki? Czy winian potrzebuje więcej czasu, by się rozpuścić? A może najpierw powinnam go rozpuścić w wodzie i dopiero dodać albuminę i cukier puder? A powiedz Marta, napisz mi jeszcze Marta, czy winian przesiewałaś tylko z albuminą? To jest dla mnie bardzo ważne. Jak zaczęłaś szykować lukier, to co przesiałaś? Czy przesiałaś samą albuminę z winianem, czy z cukrem? Co zrobiłaś? Jestem tego bardzo ciekawa. Jak mi napiszesz, to odpowiem na Twoje pytanie. Jaki produkt był przed syropem? To był winian potasu, cream of tartar, kwaśny winian potasu. Kocham lukier, dostaniecie ten o właśnie, bo ja tam kupuję. Aha, już tutaj pani Beza napisała, że winian potasu, dziewczyny odpowiedziały, super, dziękuję. W takim bądź razie Marta, czekam na Twoją odpowiedź, a ja teraz odniosę się do tego, jak utrzeć lukier. Aha, już mam odpowiedź Marty. Wszystko razem przesiałam, winian, cukier, puder i albumina. No i właśnie tu był Twój błąd. Powiem tak, że ja przez długi, długi czas wkurzałam się na albuminę i po prostu chciałam już ją wyrzucić. Mówię, nie będę tego używać i nie będę tego robić. A to też dlatego, między innymi, przez te grudki. A w czym polegał problem? W tym, że ja przesiewałam wszystko razem. Albuminę przesiewamy z szklanką, pół szklanki, w zależności, ja nie wiem, z jakiej porcji cukru robisz, ale na przykład jak robię z kilogramowej porcji cukru, to przesiewam albuminę ze szklanką cukru i rozpuszczam to w wodzie, mieszam. Czyli przechodzimy już do tego, jak przygotować prawidłowo lukier, jeżeli robicie na albuminie. I tu wezmę pod uwagę na kilogram cukru, no bo jak pół kilograma cukru, to wtedy wystarczy pół szklanki cukru. Chociaż to jest taka, wiecie, waga, to jest orientacyjnie, około pół, około szklankę, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby na koniec proporcje się zgadzały. Czyli rozpuść sobie najpierw, przesiej sobie przez sito. Sito naprawdę musi być rzadkie, bo białko, albumina, białko w proszku ma tendencję zbrylania, bardzo ma tendencję zbrylania, więc polecam Wam takie drobne sitko, teraz jest mnóstwo różnych, żeby nie miało dużych dziurek, tylko naprawdę takie drobniejsze, zresztą to jest też dobre dla cukru, bo czasami w cukrze też się trafiają grudki takie większe, jeszcze właśnie a propos cukru, żebym nie zapomniała o nim powiedzieć. I kochani, przesiewamy albuminę i szklankę cukru. Wsypujemy to do wody i włączamy mikser. Ja polecam lukier najlepiej ucierać w mikserze planetarnym ze względu na ręce, bo ten proces trochę trwa. Ucieranie lukru trwa od 5 do 10 minut, w zależności od warunków, jakie panują w miejscu, gdzie ucierasz ten lukier, od pogody, bo też jest naprawdę bardzo to ważne, niby takie błahe, ale też jest ważne. I zaczynamy ucierać ten lukier. Jeżeli w mikserze planetarnym, to polecam mieszadło K do ucierania. Nie ucieramy tym do ubijania piany czy śmietany, tylko mieszadło K, to, które jest do ucierania ciasta. Bądź
jak macie na mieszadło nakładkę silikonową, taką, która zbiera nam wszystko z brzegów, to jest jeszcze lepiej, ale nie każdy mikser to ma. Jeżeli robicie to mikserem ręcznym, no to musimy robić to tymi rózgami, z tym, że ucieramy na najmniejszych obrotach, bo my mamy utrzeć, nie ubić, tylko utrzeć. Robimy to na jedynce. Są niektóre miksery ręczne, bo już przeszłam ich bardzo wiele, zwłaszcza te, które mają dużą moc, mają bardzo szybkie obroty. One nie bardzo się nadają, bo ubiją Wam bezę, zrobią Wam po prostu bezę. Więc jak szukacie sobie miksera, możecie używać starego, który już jest naprawdę trochę zużyty, bo on wtedy ma wolniejsze obroty, no z tym, że szybciej się Wam wykończy, ale jeśli kupujecie, szukajcie mikserów z małą mocą, nie z dużą mocą, do lukru wystarczy mała moc, chodzi o małe obroty, żeby one nie były za duże. I zaczynamy ucierać, czekamy, aż nam się rozpuści ten cukier z albuminą i w tym momencie jeszcze widzimy te małe grudeczki. Dodajemy sobie część cukru. Ja z reguły cukier dzielę na trzy części. Nieważne, ile tego cukru używam, czy to jest pół kilo, czy kilo, czy półtora kilo, dzielę sobie go na trzy porcje i w tych trzech porcjach go dodaję. I jak rozpuści mi się pierwszy ten cukier, dosypuję drugą porcję i mieszam. Jak mi się to rozpuści, dosypuję kolejną porcję i mieszam. Do ostatniej porcji dodaję dopiero cream of tartar. Możecie dać szybciej, ale ja daję na samym końcu i ucieram. I na koniec, jak potrzebuję, daję syrop glukozowy, czy glicerynę, czy tą mąkę, o której mówiłam, daję na sam koniec. I od tego momentu zaczynam dopiero liczenie ucierania lukru. I kochani, jeżeli jest zimno u Was w pracowni, jest niska temperatura, macie chłodno, wilgotno, to naprawdę ucierajcie ten lukier prawie 10 minut. Ponieważ jak jest zimno, składniki są chłodniejsze, w trakcie ucierania ten cukier nie ma możliwości tak szybkiego rozpuszczenia się. Jeżeli natomiast macie cieplutko w pracowni albo jest lato, gdzie jest gorąco i w ogóle, wystarczy Wam 8 minut, 7 minut, no to w zależności jak dużo tego lukru robicie, jak robicie z kilograma, no to 8 minut musi być. On powiększy swoją objętość, to jest normalne. On zrobi się bardzo, bardzo biały, bo jak zaczniecie robić lukier na albuminie, to on jest taki żółtawy, taki brzydki, ale jak on się utrze, zwiększy swoją objętość, on się zrobi bielutki. On będzie gęsty, taki, że łyżka stoi, on będzie taki porowaty, taki jakby kaszkowaty, ale on taki ma być, on będzie taki gruby, miał taką grubą strukturę, on taki ma być. Przekładamy potem do pojemnika. Oczywiście w trakcie, jak nie macie nakładki do miksowania tej zbierającej, silikonowej, to w trakcie ze 2-3 razy zbierajcie ze ścianek ten cukier z tym białkiem, żeby to nam się ładnie roztarło, żeby on wszędzie mógł się rozetrzeć. Jeżeli robicie to ręcznie, w tym ręcznym mikserze, no to jest dosyć ciężko. No, ręce po prostu bolą, ale musicie to wytrzymać, bo jeżeli za krótko będziecie ucierać, cukier nie zdąży się dobrze rozetrzeć, te wszystkie składniki nie zdążą się dobrze połączyć i może później zrobicie tą gęstość, jaką chcecie, ale on może później sprawiać troszeczkę więcej problemów, dlatego to jest bardzo ważne. Jeżeli robię lukier, przepraszam, ale zapominam pić i wysycha mi strasznie w gardle. Jeżeli robię lukier na białku pasteryzowanym bądź na świeżym, to białko daję od razu do miksera, a cukier, wszystko resztę dalej robię tak samo, czyli cukier dzielę na trzy porcje i partiami go dodaję. Czyli Marta, tu był ten problem u Ciebie, że przesiałaś wszystko razem i to białko w trakcie tego ucierania ono nie miało możliwości się po kolei roztarcia i dlatego zostawiło Ci na koniec te grudki. Zacznij od tego, że dasz albuminę i cukier i po kolei będziesz dodawać. W momencie, jak będziesz dokładać więcej cukru, to te grudki wszystkie się porozcierają i naprawdę będzie piękny, aksamitny lukier. Dobrze, tu widzę, że sobie odpowiadacie, bardzo się cieszę. I Marta, wszystko razem przy... Aha, to już czytałam właśnie.
To już wiemy. Ania pisze, którymi rózgami? Tymi do ciasta drożdżowego. Nie, nie, nie. Tu już te rózgi, te na cztery, co są. Normalnie jakbyś ubijała białka. Tymi do ciasta drożdżowego niestety nie da się. One tylko będą pracowały w jednym miejscu, bo lukier nie ma takiej konsystencji jak ciasto drożdżowe, że będzie zabierało jedno i drugie. Tutaj tymi rózgami, którymi ubijamy białka do ciasta, na bezę, tym, tylko naprawdę to muszą być wolne obroty, żeby nie przebić tego białka, nie? A i Danusia odpowiedziała, nie do białek, super, dzięki Ci Danusiu. Ewcia pisze, dziękuję za dziś, zaraz padnie mi bateria, było super jak zawsze. Dzięki Ewuniu, kochani, nie martw się, jak coś możesz odtworzyć sobie później. I Marta, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję Marta, mam nadzieję, że Ci zadziała, daj oczywiście znać. I kochani, jeszcze na temat cukru, bo to też jest, cukier jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, jeśli chodzi o lukier. Na pewno musi to być cukier miałki, dobrze zmielony, no bo jak będzie byle jaki, z grudkami, z drobinkami, z kryształkami, no to oczywiście to wszystko wyjdzie nam w lukrze, będzie nam zatykać woreczek, będzie nam zatykać tylkę i będziemy się wkurzać, denerwować, złościć, w końcu to wszystko rzucimy i nie będzie nam się chciało dalej działać. Cukrów pudrów na rynku jest mnóstwo. Musicie sobie wypróbować taki, który macie dostępny. Ja korzystam z cukru Kupiec. Dlaczego? Dlatego, że mam go dostępnego u siebie zawsze, kiedy jest mi tylko potrzebny. Idę do Pulsa i po prostu go kupuję. Poza tym jest naprawdę bardzo fajny, jest miałki, nie jest zbrylony. Używałam też przez jakiś czas cukru Polski cukier. Też jest fajny, też się nadaje. On już jest czasami zbrylony, ale jeśli chodzi o albuminę, i tak przesiewamy, więc to zbrylanie możemy sobie darować. Też jest bardzo fajny. Wiem, że dużo osób pracuje na diamancie, ale tym w papierowym, w foliowym, przepraszam, opakowaniu, nie w papierowym. Ja niestety nie mam go nigdzie w pobliżu siebie, żeby go przetestować, więc nie mogę się na niego wypowiedzieć, bo po prostu nie przygotowywałam z niego. Na pewno ten z Biedronki w papierowych opakowaniach mi nie podszedł w ogóle, ale może są osoby, którym pasuje. Może ja trafiłam na jakąś złą partię i już nie wracam, bo kiedyś raz kupiłam dużo i dobrze, że robię torty, to poszło mi do kremów. Nie musiałam się denerwować, że wyrzucę, ale po prostu on mi nie pasował. Miał dużo drobinek takich kryształków, że nie chciały się w lukrze rozetrzeć. Ale wiem, że ten w foliowym dziewczyny naprawdę wielokrotnie już zachwalały, że jest po prostu super i można śmiało go używać. Na pewno jest też wiele innych, wszystko zależy w jakim sklepie kupujecie. Musicie sobie po prostu sprawdzić, kupić pół kilo, zrobić lukier i zobaczyć, czy to jest właśnie ten cukier. Dobrze, wracam do Waszych odpowiedzi. I tu Monika pisze, jejku, ile ja jeszcze nie wiem. O, proszę, słuchaj Monika, nic się nie martw, bo powiem Ci tak, że ja czasami coś przygotowuję i też nagle mówię, matko, no niby wszystko wiem, ale dzisiaj to jakaś jestem głupia, bo mnie ten lukier zaskoczył. Czasami tak po prostu jest, także to nigdy nie jest tak, że się wszystko wie, a najśmieszniejsze jest to, że co chwilę coś nowego się odkrywa i tak musimy się uczyć, i tak musimy się uczyć. Także jest nas więcej. Iwonka pisze, niestety w Kocham Lukier nie ma kamienia. Wie ktoś, gdzie można aktualnie znaleźć? Iwonka, zobacz na torcik.net. Zobacz tam. Zobacz na puder cukier. Może tam będzie. Zawsze możesz też wpisać na Allegro. Może tam gdzieś znajdziesz. O, tu nawet Iwonka pisze Allegro. A i pani Beza pisze Kuchnię Świata, także widzisz, troszkę podpowiedzi masz. Dobra. O, i torcik.net też.
Dobra, już wracam, bo uciekło mi po prostu za dużo komentarzy. A jaka różnica między glukozą w proszku a syropem glukozowym? Glukoza w proszku to jest glukoza. To jest tylko glukoza. Tutaj się oczywiście przygotowałam, bo wiecie, no, pamiętam o tym, o czym chcę, a tego, czego nie chcę, po prostu nie zachowuję w głowie, bo to jest za dużo. A syrop glukozowy to jest mieszanka glukozy właśnie. 80% w syropie glukozowym to jest glukoza, a resztę to są wielocukry. Wielocukry i ich jest 20%. Więc to nie jest sama glukoza. I właśnie te wielocukry też, jest ich mała zawartość, ale one też robią dużą robotę. Dlatego wiem, że ktoś przygotowywał sobie syrop glukozowy, robił, że są gdzieś przepisy, jak zrobić syrop glukozowy, z tym, że dziewczyna pisała mi, że on nie przetrwał. On po prostu po kilku dniach się po prostu zepsuł. Zrobił się chyba brązowy bodajże, przysyłała mi nawet zdjęcie. Ale tak dokładnie nie pamiętam, kto to był, bo wiecie, jest was naprawdę bardzo dużo i czasami no ciężko mi zapamiętać. Staram się jak mogę, jeszcze jak zobaczę, no to już wtedy kojarzę, jak zobaczę imię i nazwisko nawet, ale tak z pamięci jest mi czasami bardzo ciężko, po prostu jest tego za dużo. I wiem, że zrobiła lukier z tego przygotowanego syropu glukozowego. Powiem tak, ten lukier naprawdę, on chyba kosztuje 15 czy 16 zł. Tutaj jest 500 gram i my do lukru dajemy pół łyżki, łyżkę, naprawdę niedużo, więc taki syrop glukozowy, on ma bardzo długi termin ważności. On naprawdę na bardzo, bardzo długo starcza, ale można zrobić lukier bez niego. Oczywiście, że można zrobić bez niego. Dużo osób pracuje na lukrze, który nie zawiera syropu glukozowego. Ale ja zawsze powtarzam, że lepiej sobie ułatwiać życie niż utrudniać. I jeżeli coś daje lepsze rezultaty, ulepsza ten nasz lukier, powoduje, że on ma długi termin ważności, lepiej się z nim pracuje, jest lepszy do opanowania, mam nad nim większą władzę, to dlaczego tego nie robić? Dlaczego sobie tego nie ułatwiać, skoro jest taki produkt i można to wykorzystać? Dlatego wola jest po prostu wasza. Ja odkąd spróbowałam lukru z syropem glukozowym, nie pracuję na lukrze bez. Chyba żebym przygotowywała może kwiaty, potrzebowałabym bardzo gęstego lukru, więc wtedy nie zależałoby mi bardzo na tej elastyczności podczas pracy, bo muszę mieć i tak bardzo gęsty lukier, to wtedy bym go nie dawała, ale tak do każdego innego lukru używam. Także ja naprawdę polecam. O, tutaj dziewczyny sobie fajnie odpowiadają i pomagają. Czy jest pytanie, na które nie zna Pani odpowiedzi? Jest Pani wielka, jejku, dzięki serdeczne. Oj, kochani, jest, naprawdę jest dużo i czasami muszę szukać, czasami muszę pytać, czasami biorę telefon i dzwonię do koleżanki lukrowej, tortowej i też pytam, bo naprawdę są czasami. Wiecie, czasami człowiek normalnie po ludzku zapomina o czymś, zwłaszcza jak czegoś długo nie robimy, długo nie używamy, to po prostu zapominam o tym. Już teraz wdrożyłam u siebie system zapisywania, więc pokażę Wam takie różne pajączki się u mnie tworzą, takie różne zapiski się u mnie tworzą, bo po prostu zwyczajnie po ludzku. Zapominam, to jest normalne, każdego z nas to dopadnie i każdego z nas to dotyczy. Kiedyś śmiałam się z teściowej, że śmiałam, nie śmiałam, tylko dziwiłam się, że no matko, o matko. No a teraz ja to samo też zapominam. Często zapomnę odpisać komuś. Najgorzej, jak odbiorę wiadomość. Już ją odczytam i ona mi się nie wyświetla. I wiecie, i tych wiadomości jest na przykład 25 albo 30. Nie pamiętam, komu już potem odpowiedziałam, zerkam, a nie wyświetla się. Dlatego często, gęsto proszę, przypominajcie mi się, jeżeli coś mówiłam albo pisaliście do mnie o coś, a ja nie odpowiadam, a widzicie, że odczytałam wiadomość,
przypominajcie mi, bo po prostu chodzi o to, że czasami mąż chwyci telefon, córka chwyci telefon, a jest to wiadomość. Teraz przez Messenger są wszystkie wiadomości. Ja mam 3 strony i 3 z tych 3 stron na Messengerze są, w zależności na czym jestem zalogowana, jak ktoś zerknie w telefon, bo nieraz proszę na przykład męża, słuchaj, zobacz, bo coś robię, zobacz, kto napisał, bo nie wiem, czy mam już odpowiedzieć, czy mogę pozwolić i za chwilę odpowiedzieć. Więc ta wiadomość już się wyświetla jako wyczytana i ja później zerkając mam mnóstwo innych wiadomości i zapominam. Także to jest to. Nie na wszystko znam odpowiedź na pewno, ale lubię drążyć i lubię szukać tych odpowiedzi. Danusia pisze, a ja cukier mielę w Thermomixie. Tak, Thermomix rewelacyjnie mieli. Ja jak nie mam cukru już tego, którego używam, a potrzebuję, to też korzystam z Thermomixa. Poza tym uwielbiam tam robić przyprawę do piernika, bo miodzio wychodzi i w ogóle. Także Thermomix robi świetną robotę. Agnieszka pisze, do ucierania mikserem ręcznym polecam nakładkę do przecierania owoców. Wtedy cukier zawsze się utrze, nie ubije. O proszę. A właśnie ja nakładkę używałam, jak dzieci były malutkie. Teraz to już nawet nie wiem, zresztą ten mikser to już na pewno nie żyje dawno, dawno, dawno temu. Ale proszę, też jest świetny sposób. Czy mogę użyć białka z farmy białka? Tak, dziewczyny korzystają, używają tego białka i spokojnie wychodzi im lukier. Także spokojnie możesz użyć. Jola pisze, ja robię z biedronkowego, ostatnio jest bardzo miałki. O proszę, to widać, jakość się może poprawiła, albo po prostu ja trafiłam na felerną partię, bo też czasami jest, słuchajcie, kiedyś w kupcu też się trafiła, był bardzo, on nigdy nie jest zbrylony, nigdy. On chyba ma w ogóle w sobie jakieś antyzbrylacze, tak mi się wydaje, ale kiedyś mi się trafiła strasznie. Podejrzewam, że może był przechowywany w magazynie, gdzie było bardzo, bardzo wilgotno, i to mogło być też przyczyną, czyli możliwe, że ja trafiłam w tej biedronce i zraziłam się już tak, że po prostu go nie używam. Renia pisze, w papierowych opakowaniach zawsze ma grudki, tylko i wyłącznie w foliowych. O proszę, czyli Renia też tak trafiła. Dobra, bo już kochani chwilkę, bo mi uciekły tu komentarze. Dobra, jestem, znalazłam. Agnieszka pisze, jest z diamanta w kartonikach po 250 gram i jest super, w foliowych też jest bardzo dobry. O proszę, to czyli ja w kartonikach nie widziałam, albo się nie rozglądałam za bardzo. Lidia pisze, w ale dobre, Gosia pisze, w dla smaku. Ania pisze, czy cream of tartar z fan cake się nada, czy musi być konkretnie ten, co pani... Nie, kochani, ja używam tego, bo po prostu dla mnie ma duże opakowanie, wiecie, nie muszę się... Kiedyś kupiłam nawet takie malutkie w torebeczkach, ale to było praktycznie na 2 razy i wiecie, trzeba pamiętać, żeby kupić, zamówić i w ogóle. Ja lubię mieć produkt zawsze pod ręką, że dzisiaj robię i już go mam. Także winian potasu, nieważne z jakiej firmy, on ma swoje właściwości, jakie ma i nieważna tutaj jest firma. Także Aniu, jak najbardziej może być z fan cake. Także tu firma nie ma znaczenia. Jeżeli by miała znaczenie, na pewno bym powiedziała tak samo, jeśli chodzi o syrop glukozowy. Nie ma znaczenia z jakiej firmy, tylko w malutkich opakowaniach jest ciężko znaleźć. On z reguły jest w wiaderkach kilogramowych, 5-litrowych albo 15-litrowych. To są produkty używane w cukiernictwie, a tu właśnie Food Colors ma taki mały po 500 gram. 500 gram? Tak, po 500 gram. Więc dla kogoś, kto mało używa, no to lepiej jest takie małe opakowanie, ale to też naprawdę nie ma znaczenia. Gosia pyta, podobno nie ma głupich pytań, jakie są najlepsze proporcje białka do cukru? Tak, pytań głupich nie ma i Gosiu, jeżeli chcesz uzyskać moje idealne proporcje, które opracowałam, to wyżej w komentarzach jest link do kursu, jak przygotować lukier królewski na albuminie. Jeżeli Cię interesuje również lukier na białku, to polecam pierwszy moduł kursu Opanuj lukier królewski. Pierwszy lub któryś z nich, bo w każdym z tych 5 modułów jest tam przepis i to jak wykonać,
na lukier królewski z białka pasteryzowanego świeżego i z białka na albuminie. Także Gosiu, zapraszam, jeżeli chcesz znać ten mój. O, i Ania, aha, Ania wrzuciła ten. Także tu nie ma znaczenia naprawdę, jaki cream of tartar kupisz. Ania pyta, Beatko, ja mam takie pytanie. Raz spotkałam się w jednym z przepisów na lukier od cukru, że od cukru zależy, ile mamy dać wody do robienia lukru z albuminy. Przyznam, że nigdy się więcej z takim przepisem nie spotkałam. Moje pytanie brzmi, prawda czy mit? Czyli, że od cukru zależy, ile mamy dodać wody do robienia lukru z albuminy. Nie, od cukru zupełnie to nie zależy. To ilość wody zależy od tego, ile dajesz albuminy. Albumina to jest suche białko. I w zależności od tego, ile tego białka chcemy, tyle musimy dać wody. Z reguły na opakowaniach jest napisane, szukam tylko teraz gdzie, z ilu jaj jest, na przykład tutaj mam kilogramową, no i właśnie, czemu tu nie jest napisane, tutaj w ogóle nie ma rozpiski, ile jest białka. Jest 1 kg. Gdzie przechowywać? Co zawiera? Ile tłuszczów, ile węglowodanów? Czyli to takie jest dla mnie trochę złe opakowanie, bo tutaj na opakowaniu od białka, mam nadzieję, że teraz w tych nowych białkach już się to zmieniło, jest napisane, ile jest albuminy i ile trzeba dodać wody, żeby uzyskać tyle białek z tylu jaj. Czyli, no muszę Wam tak powiedzieć, wiecie, najprościej jak się da. Na przykład opakowanie takie zawiera albuminę w ilości takiej, jak rozpuścimy ją w odpowiedniej ilości wody, na przykład tutaj po prostu leję wodę teraz, bo nie mamy rozpiski na opakowaniu. Podejrzewam, że może gdzieś jest u producenta tylko. Czyli jak doleję do, jak tutaj mam na przykład 100 gram albuminy i doleję do niej 50 gram wody, to będzie tak jakbym zrobiła 20 białek z 20 jaj. Czyli jeśli chodzi o robienie lukru, nie ma znaczenia cukier, ile damy cukru do wody, tylko ile damy albuminy do wody, bo jak na przykład na 15 gram albuminy damy 65 ml wody, to jest odpowiednia proporcja na przykład na zrobienie białka z 3 jaj. Czyli białko z 3 jaj po rozrobieniu tej albuminy mamy 3 białka, czyli tak jakbyśmy rozbili 3 jajka. I jak damy za dużo wody, to my rozrzedzimy to białko, więc ta konsystencja lukru nie scali nam się. Jak damy mniej wody, no tu mniej wody jak damy, to akurat nie zrobimy sobie krzywdy, bo to białko nam się scali, ale wtedy będzie tak jakby skoncentrowane strasznie białko i może być tak, że później nam się będzie ten lukier bardzo, bardzo kruszył, będzie taki bardzo, bardzo suchy po wyschnięciu już, więc ta odpowiednia proporcja musi być zachowana, ale jeśli chodzi o białko z albuminy, to najważniejsza jest proporcja między albuminą a wodą, nie cukrem. Cukier tutaj ma mniejsze znaczenie. Cukier dopasowujemy już wtedy do ilości wody, jaką chcemy gęstość uzyskać, więc jeżeli chcemy gęstość bazową, no to ja bym dała wtedy 0,5 kg cukru
jak zwiększę, no to wiadomo, że więcej. Ale tutaj dla mnie to jest mit, że ilość wody jest zależna od cukru, a nie od albuminy. Tutaj woda jest zależna od albuminy, czyli to jest najważniejsze, bo jak damy za dużo wody, no to po prostu rozrzedzimy sobie białko. Wtedy byśmy, jak damy więcej wody, musielibyśmy dać więcej albuminy, żeby zasadność białka miała znaczenie, no bo wodą rozrabiamy albuminę, czyli białko, bo to jest suche białko, wyciągniętą ma wodę, wysuszoną, więc musimy dać tyle wody, odpowiednią ilość wody, żeby to było białko, żeby nam się zrobiło tak jak białko świeże, nie? Także dla mnie to jest, Aniu, mit. Ja tak uważam. Renia pisze, też próbowałam sama syrop przygotować, ale po kilku dniach skrystalizował się. O właśnie. I co jest właśnie fajne, że syrop glukozowy zapobiega krystalizacji, więc wiecie, jak czasami zostawiacie gdzieś lukier i widzicie, że on się szybko krystalizuje, to jeżeli damy syrop glukozowy, to on nam zapobiega temu. W ogóle syrop glukozowy w wielu produktach zapobiega krystalizacji, między innymi w cukierkach, w żelkach, wszelkich takich słodyczach jest syrop glukozowy, żeby zapobiegać krystalizacji, żeby cukier nam się nie krystalizował, bo cukier jak długo, jak nawet przygotujecie syrop z wody i z cukru i zostawicie go, to on się bardzo szybko krystalizuje, ale jak zrobicie syrop z wody, cukru i część cukru zamienicie na syrop glukozowy, to wam się nie skrystalizuje. Jak chcecie sobie pokombinować, spróbujcie, to jest naprawdę fajny, fajny test. O, już przedobrzyłam, ale tu widzę jeszcze pytania, więc tylko odpowiem na te pytania i kończymy, kochani. I Paulinka pyta, jak przechowywać gotowy lukier? Oczywiście w lodówce i musi być dobrze zabezpieczony. Najlepiej folia spożywcza. Zakładamy, wyciskamy wszelkie powietrze i dodatkowo jeszcze zamknąć w pojemniku, tak żeby powietrze nigdzie nie dochodziło, bo jak dojdzie powietrze, to on będzie obsychał i później przygotowując sobie odpowiednią gęstość, więc te drobinki wyschniętego lukru już będą i będą nam zatykały dziurkę. No i koniecznie lodówka. Żanetka, ja też jest dobry. Aha, tutaj chyba jedna drugiej odpowiadała. Agnieszka pisze, wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Ja przez 5 lat robiłam lukier mikserem ręcznym, a teraz ucieram planetarnym i to jest zupełnie inny lukier. Od pół roku nie mogę się przestawić i przyzwyczaić. No to właśnie, dużo rzeczy jest kwestią przyzwyczajenia. Tak jak mówi Agnieszka. Często jest, że coś zmienimy po jakimś czasie i no nam nie idzie. I nam nie idzie. Ale czasami jest tak, że przestawimy i nagle się okazuje, że matko, czemu ja tyle czasu czekałam, prawda? Lidia pisze, oglądałam, jak pani robiła ozdoby z wykrojników i mamy przechowywać te resztki z papieru waflowego, bo się przydadzą i obiecała pani powiedzieć, do czego zużyć te resztki. Tak, kochani, niedługo to będzie. Jeszcze musicie chwilkę poczekać, po prostu jest dużo tematów, a mało czasu na przekazanie. Musiałabym codziennie robić live'y, a niestety to jest niewykonalne, nie da rady po prostu, ale trzymajcie te resztki. Super, że w ogóle pamiętasz, to już tak dawno było. Ania pisze, tak myślałam, czyli mówiąc wprost, taki przepis to wprowadzanie w błąd osoby zainteresowane dobrymi proporcjami do robienia lukru. Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź. Tak, no zdecydowanie dla mnie to jest błąd, bo po prostu tu możemy sobie zepsuć zupełnie proporcje, no i potem ten lukier nie będzie współgrał tak jak powinien, bo jednak zależność ilości białka musi być prawidłowa, bo to jest tak, jakbyśmy na przykład robili na jajku świeżym i dodali sobie jedno białko, drugą część wody i resztę cukru. I to nie miałoby ani rąk, ani nóg. Ten lukier by nie stwardniał nam tak, jak trzeba. Tak samo tu, jeżeli weźmiemy albuminę i damy bardzo dużo wody, bo daliśmy dużo, bo cukru, damy dużo cukru, no to musimy dać wody dużo, żeby on się nam utarł w ogóle
i może być tak, że damy 15 gram albuminy, kilo cukru i wtedy na przykład 140 ml wody. No i stosunek albuminy do wody nie będzie prawidłowy, bo tu będzie tak, jakbyśmy rozrzedzili sobie trzy białka bardzo, bardzo mocno wodą i konsystencja nam się nie stali. O to chodzi. Więc ten stosunek cukru do tego nie będzie miał znaczenia, bo nam się to wszystko nie stali. Białko nam musi zlepić to, zakonserwować, dać gwarancję, że ten lukier jak zastygnie, nic się z nim nie stanie, nie, że on będzie twardy. Więc ta ilość wody do albuminy tu musi być, tu musi się zgadzać, a cukier dajemy do takiej konsystencji, jaką potrzebujemy. Agnieszka, każde białko ma na przykład 50 gram i po wysuszeniu jest 3 gramy. O proszę, a teraz trzeba dodać tyle wody, żeby uzyskać znowu postać świeżego białka. O, dokładnie. To chciałam wytłumaczyć, tylko się zaplątałam zdecydowanie. Tyle trzeba dodać wody właśnie, jak było przed wysuszeniem. Dzięki, Agnieszko, Ci bardzo. Agata, widziałam gdzieś, że moczy się te resztki w wodzie i robi masę do koronki, ale nie jestem pewna, czy z opłatka, czy z papieru cukrowego, też tak czekam. Tak, robi tak My Little Baker, ale ona ma zupełnie inny papier opłatkowy. Ja próbowałam niejednokrotnie z naszymi, bo również używam opłatka dużo i niestety ta masa do koronek potem bardzo się kruszyła. Ale jeszcze na razie jestem cały czas w fazie kombinowania, tak jak mi czas pozwala, dodać sobie do tego inne dodatki, które mi to uelastycznią. Jeśli opracuję już całkowicie proporcje, to na pewno się o tym dowiecie. Ale tu jeszcze o coś innego mi chodziło. Ania pisze, mam już kupiony e-book, podstawowy kurs o lukrze, ten z linku i o barwnikach i cały czas mi mało. Można Panią słuchać i słuchać. Dziś odebrałam przesyłki z albuminą, cream of tartar, syropem, barwnikami i będę działać. Wow, super, cieszę się ogromnie. No, jeśli chodzi o temat lukrowo-piernikowy, to jest temat rzeka. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo mnóstwo, więc mam nadzieję, że długo nie będziecie się ze mną nudzić. Agnieszka, a jeszcze czy bardzo ciepła ma być woda do albuminy? Bardzo ciepła nie, ale dobrze jak jest ciepła. Taka wiecie, letnia, lepiej się rozpuszcza albumina. Zimna nie polecam zimnej, bo w zimnej ciężko rozbić tą albuminę. Paulinka, bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi, przemiłą atmosferę i wszelkie porady. Już nie mogę się doczekać moich pierwszych pierniczków z otrzymanego przepisu. Super! Cieszę się, kochana, bardzo. Kochani moi, będę kończyć, bo przedobrzyłam oczywiście jak zwykle. Przypomnę Wam tylko jeszcze, że dzisiaj do północy, jeśli ktoś chce skorzystać z kursu o tulipanach bądź o metodzie czystego pędzla, czyli clear brushu, to dziś do północy są ceny jeszcze niskie, przedsprzedażowe. Przepraszam, ale już przestaję mówić pomału. Także jeżeli ktoś by chciał skorzystać, to oczywiście zapraszam. Kochani, zapraszam Was również na mój kanał na YouTubie. Tam też również wiele filmów możecie znaleźć. Zapraszam na bloga. Dzisiaj widzieliście, pokazał się właśnie filmik, jak przygotować sobie te ciasteczka z czarnym lukrem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, chcecie sobie zrobić fajną dekorację, szybką, przy pomocy szablonów od Kokino, to możecie skorzystać. Wklikałam Wam w linku, w komentarzach linki do tych kursów i już Wam wklikam na bloga. Za tydzień dalsza część początku w lukrowaniu, więc mam nadzieję, że też będzie ciekawie i że będziecie chcieli mnie oglądać. Nie będę mogła się doczekać. W tym tygodniu nie było sesji pytań i odpowiedzi na lukromaniakach, więc się pojawi teraz. Niestety po prostu byłam bardzo, bardzo zajęta,
ale stwierdziłam też, że jak macie dłuższy czas, to więcej tych pytań się pojawi, więcej ich wymyślicie, więc na pewno jutro pojawi się post na Lukromaniakach. Jeżeli kogoś nie ma na Lukromaniakach, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do grupy. Już Wam wrzucam link. I myślcie nad pytaniami, jakie macie. Również na Lukromaniakach wrzuciłam ostatnio post na temat tego, że szykuję dla Was darmowe wideo, taki darmowy materiał do pobrania na temat czarnego lukru i co byście chcieli, żeby się w nim znalazło. Jestem w trakcie szykowania tego wideo, więc jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje do tego, co by tam miało być, to odnajdźcie post na Lukromaniakach i piszcie, na pewno wezmę to pod uwagę. Będzie dosyć długi, będzie dosyć ciekawy i stwierdziłam, że zrobię to jako film, bo więcej zdołam Wam przekazać niż pisząc. Myślę, że będzie to dla Was bardzo, bardzo ciekawe, także jak interesuje Was taki czarny, fajny lukier, to zapraszam tam do podzielenia się Waszymi pytaniami, co byście chcieli, żeby w tym materiale jeszcze się znalazło. Jeszcze nie jest całkowicie nakręcony, więc spokojnie możecie pisać. Poza tym, kochani, 18 marca będzie webinar. Już lada moment pojawi się strona do zapisu na ten webinar. Webinar będzie o tym, jak sobie radzić z szablonami do dekoracji pierniczków. Wiem, że było dużo, właśnie jak wrzuciłam post na grupę o tym, co byście chcieli na kolejnym webinarze, było bardzo dużo za tym, żeby to były szablony i spełniam Wasze życzenie i właśnie ten webinar będzie. Także 18 lutego możecie sobie już zakreślać w kalendarzu, kto będzie chciał brać w tym udział. 18 lutego o 20 webinar na temat szablonów. Jak tylko pojawi się strona do zapisu, to oczywiście wrzucę i na grupie, i na stronie, żebyście mogli się zapisywać. I tu jeszcze widzę jakieś pytanie. Renia pisze, od Batki można się uzależnić, uwielbiam ją słuchać. Dzięki Reniu bardzo serdecznie. Boże, tęsknię za naszymi spotkaniami takimi na żywo strasznie. Agnieszka pisze, dziękuję za miło spędzony czas słuchając Pani. Dzięki, kochani, nie mówcie Pani do mnie. Bardzo Was proszę, bo jakoś tak staro się czuję. Jestem Beata po prostu i tyle. Także wiecie. Do zobaczenia. I tu Marta pisze, bardzo dziękuję za dziś, jak zawsze było miło i mnóstwo wiedzy. Pani Batko, powinna Pani napisać książkę o lukrowaniu. Kochani, piszę e-book. Zaczynam od e-booku. W ogóle mam nadzieję, że do końca marca się w końcu pojawi, bo ja już o tym e-booku myślę długo, ale już teraz jestem nastawiona, zmotywowana, nadrobiłam zaległości, więc mam nadzieję, że mi się uda. Piszę e-book o tych wszystkich narzędziach, cały czas to zbieram. Już zaczęłam, na koniec marca ma się pojawić i błagam Was, trzymajcie za mnie kciuki, poganiajcie mnie, motywujcie i pytajcie o niego, to ja wtedy będę bardzo zmobilizowana. Mam już w planach dużo więcej tych e-booków, żeby tą wiedzę zapisać, spisać, bo po prostu pytacie o to, prosicie o to, więc jak najbardziej. Marta, może nie napiszę książki, bo wiecie, w pisaniu nie jestem tak dobra jak w mówieniu, wolę mówić, ale będę się starała, żeby te e-booki były takimi małymi książkami. Także motywujcie mnie do tego bardzo, bardzo Was o to proszę. Aniu, do zobaczenia, dziękuję, dziękuję również. Beatka pisze, mogę to zobaczyć jeszcze. Tak, kochana, live'y wszystkie są zapisane na Słodkim Dekorze. Można je oczywiście oglądać, kiedy się chce. To na pewno nie zniknie, zawsze będzie, można sobie otworzyć. Oczywiście bardzo Was proszę o jakieś serduszka, polubienia i bardzo proszę o udostępnienia. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za Wasze takie podziękowanie, jeśli właśnie udostępnicie ten live. Gosia pisze, dziękuję za morze wiedzy i super spotkanie, jesteś moją mistrzynią. O matko, dzięki Gosiu bardzo serdecznie.
Renia, świetny pomysł. No właśnie, dobrze byłoby się spotkać. Anetka, oczywiście, że czekam z niecierpliwością na następny live. Ja i następne spotkanie z Tobą, Batko. Dzięki serdecznie, ale się cieszę. 18 marzec, tak jest. Czy marzec? Tak, 18 marca będzie webinar. Aha, czy marzec? Czy chodzi o powtórkę marca? Kochani, jeśli chodzi o webinary, webinary nie są powtarzane. On jest darmowy w momencie, kiedy się zapiszecie na niego i jesteście na nim. Później dopiero trafia do sklepu. No, uważam, że daje bardzo dużo wiedzy na live'ach, więc nie powtarzam webinarów. Taką zasadę przyjęłam na początku i będę się tej zasady trzymać. Także mówię z wyprzedzeniem. Kombinujcie, przestawiajcie tak, żebyście mogły 18 być. Tatiana, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Ja również. Tak, 18 marzec. 18 marzec, dziewczyny. Jak tylko się pojawi strona do zapisu, to na pewno ją udostępnię. Dziękuję, Anetko, bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję Danusiu za dzisiaj, dziękuję Ci kochana bardzo serdecznie, że byłaś. Basiu, dziękuję również bardzo. Ellen, mój mąż zaczął podsłuchiwać. O proszę, może będzie lukrował troszkę. Mamy Leszka, który lukruje fantastycznie, także kto wie, Ellen, może i Twój mąż się skusi. Dziękuję Ci, Ellen, serdecznie, że byłaś. Skrapkowy kącik Mani. Mani, dobrze mówię. Dziękuję za miły wieczór. Dziękuję serdecznie. Renia pisze, ja mam ustawiony alarm z powiadomieniami o live'ach. Super, Reniu. Dzięki, kochana. Marcia też. Joasia, dziękuję za wszystkie wiadomości. Batko jest super. Dzięki, kochani, serdecznie. Irenia jeszcze pisze, świetnie dzisiaj wyglądasz, Batko, rozkwitasz na wiosnę. Matko, dziękuję Wam serdecznie. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, ale czuję już energię wiosenną, więc jest dobrze. Agnieszka, spokojnej nocy. Agatka, dziękuję, dobrej nocy, ja również. I Anetka, spokojnej nocy, dzisiaj, dziękuję za dzisiaj, ja również. I Agatka, dziękuję, dobrej nocy. Kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się na live za tydzień w środę. Pewnie zobaczymy się po niedzieli na Lukromaniakach, na odpowiedziach, na sesji pytań i odpowiedzi. Jeśli tych pytań będzie wystarczająco dużo, więc jutro spodziewajcie się takiego postu na Lukromaniakach. Także dziękuję Wam serdecznie. Spokojnej nocy Wam życzę, cudownej wiosny na co dzień, dużo energii. I działajcie z jajami, bo niedługo już Wielkanoc. Trzymajcie się, kochani, buziaki, papa, do zobaczenia i wszystkiego dobrego.